Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks i w dzisiejszym odcinku z CSGO Skinsa, no zobaczcie co się pojawiło. Skrzynia za 1000 zł, ona wygląda tak pięknie, że no naprawdę aż chcę ją się otworzyć, stary. No naprawdę, jak zobaczyłem od momentu, gdy ta skrzynka weszła, jak zaczęła się pojawiła na stronie, ja mówię nie no. No fantastyczna, naprawdę grafika jest przepiękna, zawartość skrzyni również taka jest. No zobaczcie tylko jakie tutaj mamy noże, jakie tu mamy skiny, coś pięknego. Będziemy sobie otwierać tę skrzynkę, mamy dzisiaj 5000 zł i zobaczymy czy uda nam się z tej skrzyni za 1000 zł trafić coś wartościowego. Ale ja cię jeszcze zachęcę, to jeżeli oczywiście masz 18 lat, możesz sobie wejść na CSGO Skinsa i użyć kodu KROKS. Jak chcesz 10% więcej odebrać do każdej wpłaty, wystarczy zaloguj się z linku zapisu, bądź klikniesz tutaj promokod, wpiszesz kod KROKS i klikniesz aktywuj i 10% więcej do każdej wpłaty masz. Dowoli, możesz sobie tego kodu używać przed każdą wpłatą. 2,50 dla nowych użytkowników. Żeby nie było, że tylko na tą skrzynkę wydajemy ci się pieniądze, to żeby jeszcze troszkę skrzynek pootwierać, otworzymy sobie na przykład skrzynkę Lak. 10 zł kosztuje jedna sztuka, 30 płacimy za 3 sztuki. Przypomnę oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, subskrybuj, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz oczywiście pod filmem, dołącz na Discorda, udostępnij film i kodzik KROKS oczywiście użyj, jak jesteś osobą pełnoletnią. I daj koniecznie znać, czy chcesz konkurs na kosę jakąś fajną dla osób wpłacających kodę KROKS na CSGO Skinsa. Jak tak, to daj znać w komentarzu, a ja to przekminię i wtedy będziemy mogli coś podziałać. Zobaczymy, jak są skrzynką plagi tutaj pójdzie nam w tym otwarciu. No jest tutaj, no tak, 33 zł. Okej, okay, no niech będzie. Chodźmy jeszcze tutaj na evencik, bo jest rzeczywiście event. Otwierając skrzynki eventowe z pizzą, możemy zdobywać kawałki pizzy, które w zakładce eventowej możemy sobie wymieniać. Zobaczmy, co z tego, ile to będzie kosztować. 62 zł. No tak. No połowa na minus, czyli dość sporo. A i generalnie jest godzina druga w nocy, więc jak nie będę jakoś specjalnie cieszył się z moich dropów, to nie tak, że się nie cieszę, to po prostu staram się, że tak powiem, tutaj nowych sąsiadów nie denerwować zbytnio. A już pewnie tak, że tak powiem, trochę nerwów mają zszarganych. Dobra, zobaczmy. 36. Okej, okay, no niech będzie. Wydaje mi się, że to jest ten moment tak naprawdę, że to skrzynie stary, 1000 zł stary, no nie wierzę, nie pamiętam kiedy ja tyle pieniędzy wydawałem na jedną skrzynkę, no ale próbujemy, 1000 zł z jednym takim otwarciem i leci nam chyba najgorzej jak może, to jest 255 zł. No może nie najgorzej, ale no to nie jest to, czego my tutaj czekowaliśmy. No stary, wydaje mi się, że trzeba kliknąć jeszcze raz i liczyć. No nie, to się nie dzieje, stary. Teraz jeszcze gorzej nam poleciało. 116 zł. Okej, okay, minimal. Stary, do 3 razy sztuka. Proszę cię. Jeżeli w tym momencie oglądasz ten film, zostaw łapę w górę. A ja lec. Zobaczmy, trzecia skrzynia. No nie! Co się dzieje? Nie mogę, 100 zł. Ostatnia szansa, stary, dla tej skrzynki. Naprawdę, między Butterflyem a Falchionem. No nie, dobra, ostatnia szansa teraz już. Okej, okay. I teraz pytanie, czy ta ostatnia szansa... No nie, no to na pewno kosztuje więcej niż 1000 zł. 600 zł kosztuje ta kosa. Dawaj, dobra, ostatnia szansa teraz już, naprawdę, serio. Okej, okay, no, co mam powiedzieć? Jak chcesz tej skrzynki jeszcze raz, daj znać w komentarzu. No, ja chyba muszę większy budżet przygotować na tą skrzynkę. Może wtedy nam się uda coś wygrać. No, ale chodźmy na zakładkę Imeton, tak? Bo mam bardzo dużo tokenów. Jeszcze z poprzednich filmów, ja tego zapomniałem powydawać. Mówiłem na dwóch ostatnich filmach, chyba że zaraz sobie to wydamy pod koniec i zawsze zapomniałem. Okej, okay, to jest... A tu jest kurz za skarb. Ej, dobra, to tego jeszcze nie... A czekaj, to działa tak samo? Czy to wrzuca mi ona wybucha tak ura, czy jak to działa teraz? Czekaj, zaraz sobie... A nie, nie ma tu, ty. Gdzie ty? Jak ta kura działa? Czy to wrzucasz i... Aha, tu mamy. Największą ilość punktów wydarzenia... Aha, czyli to już nie wybucha ta kura. Czyli co, jakbym wrzucił 44 tysiące... tych tokenów miałbym 200 zł AWP. Okej. Okay. No tutaj 130 tysięcy, 160.
40 prawie. Bayonet Tiger, to już solidnie. Okej, okay. To już wiem, o co chodzi. No dobra, chodźmy na battle. Ale to czekaj, to ja może to wydam, no ja nie będę tego trzymał przecież. Jak chcesz sobie coś wygrać, to ja ci będę, że tak powiem, tutaj zabierał możliwości wygrania. 82 zł, no okej. Okay. Zróbmy sobie bitwę na 311 zł. Co to dało? To jest skrzynki Beast? Nie, zróbmy inaczej. Inaczej, tak wiesz, niekonwencjonalnie. 200, do tego dorzućmy to. No i Jambi Case'a na farta może. Nie, coś takiego leci. 4 osoby, bitwa. No i co, no, to będzie ostatnia bitwa na dzisiejszy film, jak nam się nie uda nic wygrać. Więc ja już ci z góry podziękuję za oglądanie. Dzisiaj mam wrażenie, że strasznie krótki film. Ale treściwy, więc zostaw łapkę w górę, ci się podoba. Czy chcesz więcej tego typu oczywiście filmów? 42 zł, ok, klasycznie. Jak nie dałem Underdoga, drugie otwarcie, no tutaj nikt niestety komu się nie udało. No zobaczmy jeszcze jedno z 50-50, no i mamy to, ok. No ale no naprawdę, i jemu akurat musimy minimalware dać. Ej, ok, tutaj też gdzieś, no... No to jest właśnie to, stary, no i co z tego, że ja trafiam te skiny, jak oni nie trafiają lepsze ode mnie, no... Cóż, no tak w życiu bywa. Nie dzisiaj chyba, tak mogę określić ten film. No cóż, no dziękuję za oglądanie, daj znać oczywiście w komentarzu, czy chcesz, żeby dawał więcej pieniędzy na skrzynki. Użyj kodu KROXY, jesteś na pełnoletnią, jeśli znajdziesz, jak nam i widzimy się jutro, siema!